Cześć wszyscy, nazywam się Maja Szewczak i witamy do Życia z Mają. To będzie pierwszy odcinek, co będzie bardziej profesjonalnie zrobiony. W sensie, że mam nowe studio i będą lepiej pokazywać i będę przyspieszać, żeby to nie było nudne. Dobrze. Do tego programu szycia będę robić... Pokażę ci... Do tego projektu będę szyć... O tą różową sukienkę. Nazywa się Tutu Cute, ale można też zrobić też moje inne wersje tej sukienki. Mam różową, ale też zrobiłam też nawet żółtą i niebieską. I pokażę, jak je robić. Do tego trzeba taki materiał, że na przykład moje stare biżamowe spodnie, z których wyrosłam. I ostre nożyczki, ostra igła i nitka. I jeszcze cekiny, jeżeli chce się, żeby błyszczało tak jak prawdziwa ta sukienka. Dobrze. Na początku. Bierzemy też, trzeba też długopis do tego. Zaraz wrócę. Już wróciłam, tylko długopis. O taki długopis. I zaznaczam, gdzie szyć. Można też długopisem kontrolować swój wzorek, zaznaczyć, ale to nic, bo będzie to zakryte cekinami. Mój długopis i może dziurki na ręce. Dobrze. Teraz popatrzę się na obrazek. O, tygryskowy. Ten muszę narysować. Mój wzorek ułożony na takiego sposobu, co ja chcę zrobić. I to pomaga tobie. Ja polecam ten sposób, zanim się zacznie szyć, bo wiesz dlaczego? Bo to pomaga tobie zrobić taki wzorek, co potrzebujesz do tego, co chcesz uszyć. A właśnie, gdy chcesz szyć cekiny czy coś takiego w tym stylu, przyszywać do tego. A teraz weź nożyczki wystarczająco ostre, żeby przeciąć materiał. Dzieci, uważajcie, rodzice, pilnujcie dzieci. Dobrze, wycinam to, co... te linie, to, co narysowałam, z wyjątkiem tego tygryska, co nie będzie obcięte z tego. Bo to ma być zrobione, żeby mi pomogło w tym wzorkiem. A teraz będziemy robić te dziurki na ręce czopkincowej lalki. A teraz wytnij dziurki na ręce czopkincowej lalki. O, tak powinno wyglądać, tak jak widzisz. I teraz będziemy robić dół. Mam materiał, nawet kupiłam go w Polsce. I ostre nożyczki i wycinamy. Wiem, że z niego brokat się sypie, ale to było najlepsze, co ja mogłam znaleźć. Dobrze. Teraz będziemy... szyć go razem, że podzielić na pół, żeby było bardziej widać spódniczkę, a potem będziemy szyć to razem. Trzymaj o tak i zaczynamy przyszywać. I
przekładaj i szyj, żeby zrobić taki pankowy efekt spódniczki. I o tu. Będziemy przyszywać, aż dostaniemy się do tego kroku. Potem góra. Trochę zaczęłam na górze, ale to nic, bo ja będę przyszywać zaczaski. Zaczaski są bardzo ważne na ten mechanizm otwierania i zamykania, żeby było bardzo łatwo zdjąć i założyć. Żeby wszystkie dziurki były zaszyte, żeby się dobrze trzymało. I mechanizm był prosty i łatwy do używania. Tak naprawdę szycie tego to jest wolniejsze, ale ja przyspieszyłam film, żeby było ciekawiej oglądać. I trochę zaczęłam na cekinach, ale wiesz co? Ja z tej linii cekinów po prostu wybieram cekiny i będziemy je przyszywać. Pokażę ci jak. To będzie w innych kolorach, ale to ten kreskowy wzorek. Ale ja ci pokażę. O tak, igła. Teraz. Właśnie tak. I te błyszczące cekiny różowe. Tak naprawdę są tam też inne odcienie różowego. Dobrze, następny cekin. I tutaj mamy inny, ciemniejszy różowy. Możesz użyć jakiegokolwiek koloru, dopóki robisz moimi krokami wszystko. Powtarzać wszystkie kroki, aż będzie cała góra tego zrobiona. I wiesz co jeszcze? Możecie jeszcze inne kolory, tak jak żółty i niebieski. Ja zrobię do tego może jakąś neonową zieloną do tej lamy. Zastanowię się nad tym. Ale przynajmniej teraz widzicie, jakie kroki używa się do robienia takich sukienek, jeżeli chcielibyście uszyć dla szopkincowej lalki. Ale jeżeli to jest dla innej lalki, to najpierw zmierz proporcje, zanim zaczniesz szyć. Żeby się zmieściło na tą lalkę, co chcesz zrobić. Dobrze. Jeżeli ci się podobał film, proszę zakomentować, dać ręce do góry i zasubskrybować, jeżeli się nie zasubskrybował jeszcze do mojego polskiego kanału. Pa! Zobaczymy się w następnym filmie. O i jeszcze zrobimy Celeste Rainbow sukienkę w następnym odcinku. Pa wszyscy!